Czołem. Czołem, panowie. Dobra, Hammer, chodźcie za mną, wyjdziemy przywietrzyć się. Przepuścić nas? Pardon. Wszyscy wychodzimy jeszcze. Też nie na tym. Co? Ja tu mam termo? Dobra, Iron, do mnie, chodźcie tutaj. Słuchajcie. Możemy się iść przezbroić w sumie. Przezbroić narzędzia i wszystko. Okay. Tak, wiecie to brać, mam nadzieję. Krokodylki, gdzie jesteście? Dobra, to chodźcie. Krokodylki. Mamy chujowe bronie, to jeszcze mamy bardzo chujowe kamizelki. Jeśli się jakieś znajdą tam wasze jeszcze na zapasy, to odpierdolimy, co? Znaczy, okej, dobra, obczaję, dam halo, obczaję gdzieś po pobliżu może, może tam w tych skrzynkach czy coś. Ja rozumiem, że ja jestem specjalny, ale kurwa nie aż tak. A wy się macie tą skrzynkę, to gdzie macie wszystko przypadkowo? Ja mam nadzieję. A, dwa to gdzie byłaby. Gdzie są grafiki? Nie wiem. Jak się przyzbroiliście tym od boja? Nic nie jest opisane, gdzie to jest. Ilość paliwa, boja do drogi. To jest dobry problem, nie? Dobra, panie. Małpa! Słucham cię! Mam coś dla ciebie. O! Wstają, że w tych hangarach... No się nie dziwię. O! To chyba dla pilotów zabawka. Mamy dwójkę czy trójkę radio? Dwójkę. Gdzie są moi ludzie? Wiecie, widzieliście pytaki może? Tak mało tych medykamentów jest? Jasne. To jest wyraźniej. Ja jedną trzecią tego zabiorę jako medyk. Czek. Tutaj są jeszcze apteczki medyczne. Nie ruszaj. Tego nie tykać. No, także no. Piechota ma lepsze uzbrojenie niż my. Tylko tyle kurwa? Dobra, radia. Lina. Coś tu chyba nie gra przy tylko parę osób. Nie martwcie się chłopaki, no tak. Mamy go karty. Ej, to są biorę zielony. Gdzie plecaki? Proszę cię, jakie rady jeszcze raz? Mam Titana, czwórka. Mordy jeszcze. Dobra. W hangarze jakieś wydaje są, mi się, są że... rzeczy. Hangarze jest przebrojenie, w hangarze jest przebrojenie, w hangarze jest przebrojenie, w hangarze jest przebrojenie. Ile razy się słychać? Kurwa, jak się rzucili. No jak szarańcza pierdolona. Sorry, specjalnie mają pierwszeństwo. Tu jest za dziesiątka, to nie. Ale to moje przezbrojenie? Chyba tak. O, tu. O, wyjebać nas kilometrów. Kurwa szarańcza. Kurwa, kurwa. Kurwa, skurwy syny. Lepiej nawet amunicji nie ma co. Ja pierdolę, jaka żenada. To tych naszych gwiazd to amunicji tu nie dali. To my nam dają. Nie, to jest dramat. Ja pierdolę. Kurwa. No to wracamy. Ja pierdolę. Ale ich wydymali. Tu masz więcej medykamentów, Mazen. Już podpierdzieliłem. Dobrze. Te skrzynki, gdzie były te kominiarki, flashbangi i tak dalej, to chyba nie dla nas były. Coś tutaj jest, czy nie ma? Już tam nic nie ma, jakby co. Kurwa, nic już nie ma. Dobra, biorę niebieski dym dla medewaka. Dobrze. Mikrodagra można brać? A jak się nie umiesz znaleźć, to tak, to weź sobie. Ktoś kurwa pamięta, jak się... A jak sobie poradzisz bez, to nie bierz. Dobra, kto jest tym AT? Thunder Radycz. Medewak coś krzyczał o Aidlinerze? Nie słyszałem. Nie, ale już ci mówię, że chcemy. Ja bym to wypowiedz coś. Czy mamy Granadiera jakiegoś? Chyba nie. HQ check na długim, jedynka. Tak jak poprawne. Drużyna. Check mamy, radio check. Poprawne. Minton, radio check. Poprawne. W ogóle nie chciałem taśmy. Jest tu miejsce, żeby wrzucić coś? Iron, radio check. Poprawne. Dos, radio check.
miejscu. A może w radiu. Hero Radio Check. Nie ma lepszych plecaczków? Aligator Radio Check. Poprawne. Jestem na krótkim. Macie jak są tu jednorazówki jakieś coś? Przepraszam, oglądam dopiero radio. Nie ma, chyba. Bomba ci być czarny. To jest AT. Ja jestem AT. Ja to znaczy... Kertus. Pytanie, ktoś wie, czy stroby się baterie kończą? Czy... Kończą się. Trzeba brać tą, wziąć lepiej dwie. Jestem. Dobra, jak się przezbroicie, to wróćcie tam na środek, dobra? Dobra, jakie rakiety mam brać? Majorze. A te? Tak? Proszę przeszukać piechotę, bo oni pobrali prawdopodobnie Miko, Dagry i apteczki. Nie powinni pobrać. Ty jesteś pewien? Eczkę, na wszystkim proszę, proszę powiedzieć swojej ekipie, że dowódca do rzędu może mieć Miko, Dagra. Chłopaki, tylko dowódca. Brać Miko, Dagra? Przypominam, że nie możecie brać apteczek. Ja mam mikro Dagra. Już wyrzucam. No to leć tam może. Ja tam, no to oddaję płyny, bo... Coś ma pomysł, dlaczego ludzi słyszę tylko maksymalnie z lewej albo maksymalnie z prawej? No nie wiem, może stoją tak z lewej albo z prawej, nie wiem, nie mam pojęcia. To kogoś innego zapytaj. Dobra, chaj mi chodź. Wiem o tym, idę się zapytać. Guslik gotowy? Tak, narzędzia są w czołgu. Czy jeszcze jeden zestaw jest, ja mam jeden. Tak? Śmielek jakiś zestawiał chyba. Jedziemy Bradleyem, co nie? Pamiętajcie. Co, czym jedziemy? Bradleyem. Tam z tyłu stoją dwa. Narzędzia są w tym, w Bradleyu, tak? No to, czekaj. Przecież sprawdzić jeszcze. Dobra, tu jest skrzynka z przezbrojeniem, widzę. Mam nadzieję, że wejdzie. Badminton. Dobra, ładuję. Dla HQ, zgłaś. Ale czekaj, czy mamy wszystko? HQ, zgłaszam. Takie pytanie, medyk ma zapytanie, czy może zestaw do szycia zabierać? Medyk? Potwierdzam, może. Jedyne, czego nie powinniście mieć, to apteczek. Przyjął, dziękujemy. Dobra, to siedźcie tutaj, w pojeździe już. Tutaj Iron do HQ, jest gdzieś jakiś briefing prowadzony teraz? HQ to Iron nie. Jeśli chodzi o nasz konwój, to możemy się ustawiać przed wyjazdem na południu już. Wszyscy na spokojnie. HQ do Aligatora i Badmintona, tam macie jakieś pojazdy, coś? To HQ inaczej. Widzicie jakieś pojazdy? O dobra, za bobą hangarów. Delirium do HQ. HQ zgłasza. Tak jeszcze zapytam, jaki jest przydział pojazdów? Sam mam dyspozycji, bo tak jakby pół uchem słuchałem. Przydział pojazdów. Co jest, to możemy wykorzystać do transportu na miejsce. W sensie chcecie sobie zrzucić, tak? Jeśli mamy taki szpej, to ja bym wolał jednak olać ten pomysł z samolotem i helikopterami, znaczy spadochronami, nie? Wolałbym helikopter. Przyjął, to dogadajcie się z medewakiem pod względem transportu, a co do sprzętu, no to mamy trzy hamwiki, a ja sobie odbroję. No, mamy zabrać już tam, spokojnie. Biorę, dzięki. Jak masz łazę otwartą, to ja nie mogę strzelać. Aha, dobra, to zamykam. Strzelcem. Na razie jak będzie spokój, to może być otwarty. Wiadomo, co chodzi, ale to mówię. Teraz tak miałem. Kiedy to nie zamknę i nie mogę strzelać. No.
do HQ, czy jest jakiś briefing? My takie radio mamy? Trójkę na razie, to krótkie. Dobra. Jak coś, to masz kontrolę ognia. Możesz mi przejąć. Jak będziesz miał cel na przykład. Przyjął. Więc fajnie. Tutaj Iron. Mamy siedzieć na radiu z wami, czy możemy siedzieć na krótki naszym? Hammer gotowy do drogi. Wejdźcie do nas na dwójkę. HQ przyjęła, ustawcie się już przed główną drogą tam na południu bodajże. Tam wejdziecie na dwójkę? Odpalamy, jedziemy. Dobra, za czołgiem jedziemy, nie? Dowódco, czyli mamy co na dwójkę wchodzić na radio? Ale słychać mnie? Słychać cię, Karbus słyszy. Na dwójkę mamy iść? Proszę, ruszaj. Stój. Na dwójkę, dobra. Na dwójkę nam mówię, żebyśmy weszli. Na krótkim? Tak. Dobra, no. Jesteśmy. Karbos, radyczek na dwójce. Poprawne. Dobra, jedziemy. Stawię się już na południu. Szczęście w tym Bradley'u, tu mam bardzo dobry widok z peryskopu. Nawet lepszy niż z otworzonego włazu, także nawet nie będę się wychylał, podejrzewam. Ja tu z przodu mam termo, więc to już dobrze widać. No to dobrze.
No mam przybliżenie, nie zaraz, wiesz. Razy ci mówię. Jeszcze raz? Mam duże przybliżenie. No okej. Okay. Ja mam, że tak powiem, bardzo małe przybliżenie. Takie domyślne, także będę się rozglądał na boki zawsze, nie? No i... Możesz to bliżej przybliżyć tego. A termonokto masz? Tak. To nice. Mam tylko termo w zasadzie, ale to starczy. Ja mam nokto. Ale nie chcę to nokto na czołgi. Na pojazd, znaczy się. Jeżeli masz na zielono i spojrzysz się na czołg i będzie się świecił, no to jest termo wtedy. Wiem o co ci chodzi, ale mi chodzi o... Jest takie specyficzne termo, co działa tylko na pojazdy. Jest ranek, także ten nokto nam się nie przyda, nie? Nokto nie, ale termo się przyda. Tak, zdecydowanie. Podjeżdżaj. Przejebane, bo na tym termo każdy krzak się świeci. W takim razie, Hamy, daj mi cię radę, że jakieś podróżę w górze na Ikerze, w parkingu, pojedźcie sobie tam spokojnie w kierunku ronda o Kaponiera i żeby porozmawiać z bogaczem. Nika to przyjął. Przyjął? Rozjeżdżamy z drogi, będziemy zbierać tutaj wspólną piechotę. Dobra, podejdź trochę do przodu. Powoli, powoli. Skręć w lewo. W lewo, w lewo. I podejść trochę do przodu, do tych skał przed nami. Dziękuję dla Badminton. Jakie są dla nas rozkazy? Razem Haikatorem lecicie do taką podmienia obstawia. Dobra, obróć pojazd 90 stopni w lewo. Jeszcze trochę. Podejść do przodu. Uważaj, kamienie przed nami. Dobra, to cofnij trochę, cofnij. Aligator na miejscu, zamiast sięgnięci, zaraz pogadamy. Cofaj, cofaj. Czekaj, wysiądę, zobaczę. Dobra. Strzelec, obserwuj. Spróbuj do przodu. No próbuję, ale chyba nic. Chyba usiadł całkiem. Spróbuj do przodu. Wjechałeś? Wjechałem, no. Dobra, to odjedź od tych kamieni najlepiej, jak najdalej. Dobra, stop. Znowu 90 stopni w lewo. Do przodu.
Dobra, i obróć pojazd na miasto. Dobra, stop. Tutaj HQ do konwoju, możemy się ustawiać już na wyjeździe od miasta w sektorze M5 i już w kierunku północnym, w kierunku generała. Dobra, jedź na drogę. Jedziemy za czołgiem. Trochę do przodu jeszcze. Dobra, jedziemy. Staraj się jechać lewą stroną drogi, co? Będziemy ruszać prostą drogą do następnego miasta. Przyjął. Mam nadzieję, że nie wyjedzie na nas dzisiaj 10 te 50 piątek, ani nic w tym stylu. Przeżyjemy. Mamy toła. No, mamy. Dwa. I... Areo jest jakieś. Prędkość konwojowa 30. Ruszamy lewym pasem. Prawdopodobnie wjeżdżamy w strefę niebezpieczną za tym mostem. Już.
przed nami był BRDM, ale nie widziałem go, bo czołg zasłaniał. No. Nie widziałem go, i to czołg, żeby w niego celowany, to musiał nadmówić. Dobra, jedziemy. Potwierdzam. Tak widzisz, strzelec jakieś kontakty eliminuj z GM-u na razie. Już przejechali. Średniego działka na tym, na otwartym, a w mieście KM. Tak jest. Okej. Okay. Ja będę ci mówił jak coś. Na razie KM, nie? Okej. Okay. Prawdopodobnie nie będzie nic opancerzonego przed nami już, tak mi się wydaje. No ja to mam czołg, on to jest... Tak, właśnie, o to chodzi. No co ty z tym poradzi? Czołg nam kryje dupę. No znaczy, przód, przód. W zasadzie. No przy tyłu też mamy kryć przez piechotę. Tak jest. Widzę kontakty. Potwierdzam. Eliminuj skam. Eliminuję. Potwierdzam. Stop. Może być. Starczy. Przed nami okop. Strzelec widzisz. Azymut 4. Nie potwierdzam. Nic nie widzę. Kierowca podjedź. Stop, 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 to jakieś działko wali. Aha. Staliśmy. Badminton, nie możemy się ruszyć, jesteśmy ranni. Użyjecie? Staliśmy. Masz ruszać wieżą? Nie. Dobra, cofajcie. Tutaj Iron cofamy, dostaliśmy wieżę. Mamy uszkodzony mechanizm obrotu. Czekaj, stop. Dobra, cofaj, ja patrzę. Już myślałem, że się mi coś w mózgu zapisiło. Dobra, stop. Mamy ludzi w stanie kiedyś. Kierowca, wysiądź i... Jeżeli możesz, to napraw tą sterkę. Potrzebujemy pomocy, przesiecie na tyły medyka. Naprawię. Tutaj Iron, będziemy się naprawiać właśnie. Słynę podawaj. Nogę mu zostaw jedną, to tą ładną płynę. Dawaj, chodźcie za mną. Ciszę. Tutaj przy mnie wykopcie sobie, żebyście coś widzieli. Czekamy chwilę na drugą drużynę. Możecie sobie stąd ostrzeliwać różne kontakty, jak widzicie. Czekamy na drugą drużynę. Jest to Karol.
jedna rzecz, wychylaj nas tak bardziej schodkowo, żebym ja sobie mógł, wiesz, przeskanować całe miejsce. Przyjął. Możemy podjechać do przodu. Stop. Tak, celów. Przyjął, do przodu. Iron? Iron zgłasza. Iron, widzisz coś w tym mieście? Jakieś kontakty tutaj przed nami? Widać gdzieniegdzie na budynkach pojedyncze kontakty piechoty, nic ciężkiego na razie nie widać. Navigator przyjął. Dobra, przyjął. No, 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 331 jakieś kontakty cieplne. 330. 330? Tak jest, za drzewem, dokładnie u nas. Przyjęte. Przyjął. Widzę jeszcze jednego, eliminuję. No, on jest martwy chyba. Kierowca, podejść trochę do przodu. Stop. Potwierdzam, martwy. Jest załatany, stabilny, wraca. Dobra, to wraca do nas. Tam słyszałem, że medewaka będą zaraz, więc chwilę poczekamy. No, jest żółty, że tak powiem. Okej. Tutaj Iron, na chwilę obecną nie widzimy żadnych kontaktów żywych. Obserwujemy. Któż Iron? Na razie brak kontaktów żywych. Hammer z zapytaniem do piechoty, jak ETA na rozpoczęcie. Chodziliście szturmu? Do miasta, czy gdzie? Nie, siedzimy na wzgórzu. Delirium do Hero. HQ na kanale. Tutaj Delirium, potrzebujemy transportu helikoptera z wyspy na północy. Jaki kosem miał jeszcze raz medewak? Medewak miał kosem z Hero.
właśnie go wywoływaliśmy, także ponawiam. Heroes Quest'a Delirium. Medewak na kanale trzecim. To chyba nie to radio. To jest na kanale trzecim, siedział Medewak, jest właśnie został wezwany dla drużyny badminton. Ogarnie nas. Dobra, przyjął, więc poczekamy. Obrót 90 w lewo i podejść tak do 20 metrów do przodu, co? Znaczy w lewo. Dobra. Okej. Stop. Możesz obrócić na miasto. Widzę kontakt azymut 0 dokładnie od nas. Zero? Czas przebycia. Tak, między murem a budynkiem, więc możesz go nie widzieć. Kierowca możesz... Widzę. Przyjął, eliminuj. Dobra, leży. Ty, a to nie był cywil? Nie. Okej, okay. Wierzę. Jest w mundurze, także wątpię, żeby cywile chodzili w mundurach. No co nie, ale... No wiesz. Spokojnie, weryfikuję to. Hero ląduje, Hero wraca na kanał trzeci. Gdzie minął odnieść tam też? Widziałeś o. Na 330? Kontakt był, ale zamówkę kancelował się. 40, nie widzę nic. 330. O, 300, dobra. Słuchajcie, w tym budynku blisko nas... Odmawiam, nie widzę nic. Ile? Przed nami w tym budynku na lewo, tutaj przed nami najbliżej nas jest kontakt w ogóle. Nie potwierdzam. W tym budynku, gdzie jest parasol... O, widzę, skurwysyna, no dobra. Bo mi, kurwa, termo nie wychwyciło tego, dobra. Przez szyby nigdy termo ci nie wychwyci, wiem. Tego muszę tak się rozpatrzeć. Strzał jest 1-3-0, też nie wiem, czy to jest to. Jeden trzy zero, chodzi ci o wschód? Uwaga, mamy kamień przed lewą gąsienicą, także... Jak będziemy chcieli podjechać, to najpierw rawca niech cofnie. By się obróci. No może nas niefortunnie w powietrze wysadzić, także... Jak jest ETA przybliżony do rozpoczęcia szturmu? Pytajcie o to badmintona, nie wiem jak my. Legendy głoszą, że w tym kraju są magiczne kamienie jakieś podobno, które w powietrze zrzucają pojazdy, także uwaga. Ja nie przesadzę, bez przesady. Jeździłem w tym kraju po kamieniach i jeszcze się nic nie stało jeszcze. To dobrze. Ale ja byłem świadkiem w innym kraju takiej sytuacji, więc trzeba uważać.
Wiem o co chodzi, ale... No wiadomo. Ja byłem świadkiem jak kamienie zabijały załogę, także... A nadawaliście, że jesteście już opatrzeni wszyscy? Ale to w lżejszych pojazdach. Jesteśmy wszyscy gotowi. Przyjął to, a i na to badminton możecie wchodzić już do miasta. Dobra, piechota będzie wchodzić, także uwaga. Już wyruszamy z tyłu konwoju. Przyjął. Dobra, aligator też już rusza na swój punkt. Można podjechać trochę do przodu, tylko tak, żeby ominąć ten kamień, nie? Okej, ja go nie widzę za bardzo, ale może tu... Piechota, tutaj Hammer, uważajcie w budynku. No, próbuj, próbuj. W środku ciągle kontakt. Dobra, przyjedziemy. Drogą uzbrojone. Możecie budynku. Dobra. Dobra, nie żyjesz. Tam za ma od G1 do punktu G5. Możecie się lekko rozproszyć i obserwować budynki. Czekaj, zgłaszam. Co jest? Nadawajcie. Przepraszam, urwał komunikat. Jest na tyle konwoju, są kontakty, eliminujemy. Jeszcze przyjął. Mamy plecy, panowie, no ale to się piechota zajmie. Słyszałem. Potrzebujecie wsparcia, czy dacie sobie radę? Uj. Babington, nie potrzebujemy, eliminujemy kontakty. Tak razem, kamer wspieram dalej i wysłanie miasto. Macie się przyjął, we dwójkach, że będzie A jakie sektory jeszcze raz sprawdzamy? Od G1 do G5, wschodnią stronę tego miasta. Przyjął. Aligator już mieści. Przyjeżdżam, widzę. Tam na 350 jest ciężarówka, czy mi się wydaje? Między budynkami tam z tyłu. To wrak. Wrak jest okej. To po lewej stronie drogi też. Możecie iść dalej? Pierdolę. To lecimy dalej. Widzę kontakty na 342, pierdolę. Jakieś 600 metrów przed nami. Eliminuję. Zieloni stał? Ten budynek na najbardziej na wschodzie, te kilka budynków tam na wzgórzu leciutkim. Przyjął. Kolejne kontakty, 4-3-4-7. Niebiescy jak bym idzie? Teraz idziemy do przodu. Zostawcie to G7, sprawdzamy prawą stronę. Potwierdzam. Idziemy po prawej stronie, tylko też G8. Idziemy teraz do punktu G5. Nie zobaczycie jak sprawdzić. Strzelec, jak widzisz coś w niezabudowanym, to śmiało możesz walić działka, jeżeli nie ma tam cywilio, bo wiesz coś. Piusz, dla badminton. Piłkasza. Czy w sektorze G9 są sojusznicy? Aligator? Aligator odmawia. No powiedz mi, ile mamy amunicji do poszczególnych... uzbrojenia? Aktualnie mam 922 do KM-a, plus jeden magazynek, to jest 1100. Hitów z średniego działka 235 magazynków. APSD, czyli na jakieś pojazdy średnie. 75 magazynków. Tutaj aligator. I mamy tego. Mamy stoła. Uważajcie. 2 i 3 te w zapasie. Mam do tego areal i bunkier w basie.
Dobra, przyjął. Uważajcie teraz na naszych, bo oni są z tych pobliżu. Zieloni, dawajcie z tyłu. Mamy skrzynkę z przezbrojeniem, także na spokojnie. To jest sygna, on przyjął. I got HQ do Badminton. Jakiś alarm? Nad 5, 9, odległość 1600 metrów, jakieś kontakty, ale są nieaktywne w sensie takim, że nie wiem. No ich nie widzą. Mam budynek przed sobą. Stoją sobie i nie zaalarmowani. Wiadomo, o co chodzi. No wiadomo. Dużej nie widzę, to jest też problem. Musiałbyś cofnąć albo coś, żeby wyżej był. Nie no, się... okej, oni są bardzo daleko i przy tej wieży wodnej dosłownie, także... Czy tej Hammer na lewo od wieży wodnej. Zabezpieczenie tych budynków. Możesz ich nie widzieć, bo są bardzo daleko. Potem przyjedzie z RPG. Jeszcze jak coś to możesz ustawić przecież w tym systemie w Bradley'u, że możesz dalej widzieć jakby na tym termo. Wiem o co chodzi. Tyle, że ja nie widziałem budynek przez tobą, to jest bardziej ten problem. No jak cofniemy, to się nie wychylimy wyżej, bo za nami jest spadek. No to nie. Możesz kierowca podjechać do przodu, ewentualnie trochę w prawo do tych wraków podjechać. Stop. Dobra, panowie, cofamy go ze schodów, są jakieś kontakty. Cofamy na drogę. Brigada, cofamy się na główną drogę. O, uaktywnili się. Zero, kierunek. 1500 metrów gdzieś. Nie widzę. Tu aktualnie za drzewami. Przyjął. Ostrzeć w budynku na I. No tak, tak, bo... Jakieś kontakty podchodzą ze wschodu. Podobno. No, możemy to sprawdzić, gdzie jesteśmy. Tak, tak. I idźcie. Jesteście gotowi. Widzę wrak przed sobą, serce. Do przodu trochę. Stop. Patrz, nie wiesz, co szybko, bo on chyba przez ścianę dobiewa. Jeszcze może więcej, trochę. Więcej. To nie idźcie tam. Stop. Musimy jeden czy kontakt. HQ tutaj, Alligator, sprawdziliśmy punkt G6, ale dalej nie daliśmy rady. Ludzkie przyjął. Kierunek 359, odległość 1600 metrów, aktywny kontakt, kłóca. Powinieneś go widzieć teraz. Badminton, sprawdzimy odległość 11, 12, 13, przyjął. Masz wyżej tego, pamiętaj. Przyjął, głośno i wyraźnie. Rozumiem, że na G8 nic nie było, tak? Stwierdzam. Na G8? Stwierdzam. To jest jeszcze halo, chodźcie. Musimy sprawdzić dalej. Gdzie jesteście? Badminton do widzenia, przytomny póki co. Jesteśmy w punkcie G6. W zielonym markerze. Idziemy sprawdzić. Cofnijcie się do nas tutaj z powrotem. Albo sprawdźcie się do końca ten punkt G6. I idziemy z tą białą halę na punkt. Przyjął, mamy tutaj jeszcze kontakty, likwidujemy. Dobrze. Czy na 352 to jest kontakt? Co się mi wydaje? To nasi. Nie, czekaj, bo się nasz... Czekaj. Tak ci siak wstrzymają strzał, na razie. Zielony mundur to ruski. Kurwa. Twierdzam, mam parę kontaktów. Idziemy do was. Tutaj Hammer, główna droga, mamy... No tam są nasi, więc lepiej na blisko do nich nie strzelać, bo... Też ma rozumiem. Jeszcze będzie, że Friendly Fire... Uciekł, odwołuje. To właśnie patrzcie, czy to się robi nie dostał.
pojazd oddalił się w kierunku północnym, za bardzo ładnie nie wiem co to jest, bardzo daleko. Uwaga, na północ, na drodze głównej, gdzieś na północy jest jakiś pojazd daleko. Przyjęliście? Przyjęliśmy. Dobra. Pisali? Twierdzą, że góra. Była informacja, kto był pojazd? Odmawiam. Trzeba się nie będą potrafili rozróżnić. Badminton zgłoś dla aligatora. Co to idzie? To zgłasza? Daliśmy wam punkt G6, dalej wam się nie pchamy tam do środka, zameldujcie jak sprawdzicie te pozostałe wasze punkty. Wyjo, aktualnie G11 jest w trakcie sprawdzenia, G14 jest jedna drużyna oraz druga, reszta drużyny jest na G12 i G13. No bo wygląda na to, że tego generała jeszcze nie ma. Więc likwidujcie te kontakty powstałe i pociśniemy sobie na koordynaty 06. 0-055 offroadem. Zajrzymy się tutaj na blisku. Badminton do HQ, badminton potrzebuje dodatkowych 5 minut na sprawdzenie całego zabezpieczenia. Przyjął, tak... Iron Hammer i Aigato w takim razie, możecie ruszać. Jak ktoś? Iron przyjął. Ustawiamy się na drodze. 059, 055, punkt Juliet? Juliet? Najlepiej za czołgiem, nie? Wiem. Co poczekam na twoim? Tak. Nasze pojazdami, tak? Tak. Sobie sprawdzimy lotnisko i może ewentualnie okolice, jak będzie widać. Zobaczymy co dalej. Świerciczki, mamy ruszać teraz, bez wsparcia piechoty? Otwieram, myślę, że po drodze nic tu mam się zdaniem. To ja aligator do pojazdu. Hammer będziemy ruszać. 340 od naszej pozycji niebieskich. Cały kompleks wyznaczony w ogóle na mapie. Zostawcie go, wracamy do pojazdu. Będziemy lecieć na punkt drugi, na północne wschodnie. Tylko nie idźcie przez te punkty G10 i G7 główną drogą, bo jeszcze się chyba nie sprawdzili. Uważaj. Żeby się w jednym cywilom snapsy nie rozpadły. Ej, tu zgłasza? Bardziej boję się o latanie. Do 051, 051. Bo na murku latałem akurat. Niestety nie, chyba że do was teraz przyjadę. To i tak no, też... Też się na szykudok, tak? A wiem, jesteśmy w sektorze G14 i będziemy wzywać medewaki, za kontrolę, jak się wszyscy zbiorą. Potrzebujemy medewaka może? No, mamy trzech żółtych, jednego żółtego, mamy trzech zielonych, jednego żółtego. Tak na razie to nam się nie śpieszy, nie chcie. No i tam się jak to druga drużyna wezwie, to skorzystamy najbliżej przy okazji. No chyba, że rzeczywiście macie tam przejebane, to zrobić. Badminton, to należy tylko jedna osoba z połamaną ręką. Nie chcę, ja bym wyjechał na prawo od ciągu. Wilczu, zejdź drogi, idź spokojnie. Powtórz. Żebym wyjechał na prawo od czołgu. Dobra, okej. Mamy rozkaz za czołgiem lecieć? Tak jest. Jedziemy razem z czołgiem na lotnisko. Aha. No to czy nie zadawałbyś to? Bez osłony piechoty trochę tak głupio, że nas porcili, ale no, ja będę kwestionował rozkaz. Na górkę, mi się wydaje, że to na górkę będziemy siedzieć. Tak, raczej tak. Jedziemy na punkt Juliet 1. Nie, Juliet po prostu.
To jest taki kompleks jakiś, chyba wojsk, także... Tam to będzie widać lotnisko dobrze. Bryczki przejęła, jak też już jesteśmy mniej więcej 200 metrów. Mam nadzieję, że tu nie będzie min, bo w briefingu było wspomniane, że offroadu się nie zaleca tutaj, no ale mi się wydaje, że powinno być bezpiecznie w miarę. Kamieczki są. Drzew się nie boimy, od razu mówię. Kamień przed nami prosto. Kamień. I to duży, duży, duży. Pomnij go z lewej. Drzewo można obalać bez problemu, tak? Drzewo w tym można jeździć spokojnie. Dobra. Tylko nie kołowym, pamiętaj o tym. Na przyszłość. No tak. Dobra, kompleks na 38, dokładnie. Znowu duży kamień przed nami centralnie. Wyjmij z prawej. O, jest piechota z nami, dobra. Do prawej. Jeszcze w prawo, jeszcze. Uwaga, kamienie przed nami. Prawo. Pędź prawo. Przed punktem Julii. Dobra, do przodu. Bardzo osłonięte murami, nie chcemy co? Tam na Jolo się wpierdalać pierwszy. Dobra, więc i teraz jedziemy do przodu. Ejdźku przyjąłem, widzę też. Jak przed... mam podgląd na kamerę. Budynek jest ogłoszony czy coś? Przyjął. Przyjąłmy, wysięciemy i sprawdzimy ten kompleks. Dobra, stop. Potwierdzam coś, co powoduje oczopląsy w mojej głowie. Navigator, wysiadamy z pojazdu i będziemy sprawdzać ten punkt Juliet. Hammer, jak piechota zabezpieczy. Dobra, wyjedź na tą drogę i w prawo. Musimy robić rekonesans. Zatrzymaj się gdzieś za tym pojazdem. Kontakty w kompleksie, piechota się tym zajmie. Kontakty i zniszczone pojazdy. Dziękuję dla Badminton. Dziękuję, zgłaszam. Badminton, schodzę z kanału, żeby nadać meldunek Medevac. Jesteśmy już przy naszym pojeździe w sektorze Q4. Hejczkę zgłaszam dla Thunder. Dobrze, 45 stopni w lewo. Tutaj Thunder melduje, że 4 peloty, które były powiedziane od... No i do przodu trochę. ...zostały zniszczone. Jakieś kolejne zadania? Na chwilę obecną no, nie mamy nawet co wam zadać, bo wszystko to... Dobra, stop. ...fajny ranka w mieście i tak się nie możemy wypadywać po cywile. Przyjął. Przechodzę na trójkę. Przyjął. Dobra, 90 w lewo. Stop. Podejść tam do tych murków. Może te murki sobie staranować. No nie wiadomo, czy tam żołnierzy nie ma za nimi, także... Mówili, że nie ma pojazdu. Dobra. Co ma zrobić? Wiesz co, nie wiem, czy to ma sens. Mamy do pojazdu? Mamy tutaj widok na wschodnią część pasa startowego. Myślę, że możemy się spokojnie wycofać na północ. I odpieprzy wszystko tutaj na... Tak, wróć po pojazd i posuń go tutaj trochę bliżej do kompleksu. No to chcemy wykopać jakieś kopie. Dobra. Na prawo od tego murku jedziemy do przodu. Weźcie mi. Nie ruszamy go. Do kompleksu. No dobra, to nie widzę. Dobra. Co to leci? Chinook. Na 44, teraz za drzewami widziałem Chinooka. Nasz, także spokojnie. No to jak... Myślałem, że mam do tego ścielać już. Nie, spokojnie. No chłop wygląda kurwa jak papa. Tak minimalnie to drzewo na pewno rozjebał. Kurwa. Tam niebieski nie przyjmować tak dużo. Soto, dawaj bliżej. Kurwa, stop. Siłka na 60. 3 km. 2800 dokładnie. Na 60. Tak, dokładnie 60. Kiedy to co, kurwa, nie widzę. Widok na lotnisku, będziemy odnoszać coś zrobić.
Tutaj Iron na 60 od naszej pozycji, 3 km, widzimy siłkę na wzgórzu. Dzieją, działają te niszczone? Nie jesteśmy w stanie określić stąd, ale prawdopodobnie zniszczono jednak. Dobra, to chyba jest wrak, wiecie, bo ja nie widzę stąd, ale prawdopodobnie tak. Kurwa, nie wiem jak ty tak widzisz. BDM, jedna D56, no wszystko na full, ty tak widzisz. Dbaj do mnie tam. Dobry jesteś. Może będziecie widzieli smuchy. A ty to ustawiasz normalnie w dystansie widzenia, czy w tym ograniczniku ACE? W głowie. Wciąż. No ale no tam są opcje, nie? No w tym Bradley'u takie, nie? Kamer na zmucie 63. Proszę sobie przybliżyć, jedyna opcja. Powiedz pan, że on przeciwlotnicze będzie można zlikwidować, prośba temu o strojów. Podejść trochę do przodu może. Będzie pierdol się pod front blast. Cieczok będzie walić, odsuńcie się, żebyście nie dostali front blastem. Tutaj aligator będziemy walić do jakiegoś pojazdu, który napierdala do kogoś z naszych. Wyjdź tutaj między murkiem a kamieniem po lewo. Widzę kontakcie. Oj, chuj. Nie widzę kontaktów. Podejdź do przodu, teraz. Stop. Możesz walić. Widzisz coś? Widzę, jakbyś podjechał to trochę do przodu. Z tego miejsca nie jestem w stanie. Do przodu. O, jest, odmówiłem się. Z tego miejsca nie jestem w stanie mi go strzelać. Potwierdzam, również widzę kontakty na 24, tak? Ale to prawdopodobnie są cywile głównie. Chciałby być na starej pozycji. Przynajmniej tak to wygląda, że w kompleksie tam są cywile. To czy po lewo to jest bardziej? Aktualnie nie jest. To nic nie ma. Podejdź do przodu, bo ja teraz nie widzę nic. Dobra, stop. Cały czas próbuję, Wiktor. Tu są nasi. Może się wychylimy jak tylko brać. Widzicie jakąś piechotę, coś? Odmawiam. No, skończyłem. Poza tym na razie nam czołg strzela w brzuchu, więc możemy się wychylić, zostaniemy. 340 się. Byćkę przyjął. Zostawił 340? Hammer, no, tak najlepiej chyba. To za to pijemy. Mi się wydaje, żeby podjechać bardziej w prawo. Ktoś się przyjął. No, Abrams patrzy. Ale tu i tak będzie widok z tego. Masz, to jest wszędzie widok. No dobra, no to może do przodu. Tak będzie najlepiej. Do tego BRM-a strzelasz, tak? Tak, i tak trochę w prawo, trochę w prawo. Skiu, tutaj aligator, spróbujemy zastrzelić tego BRD-ma. Prawda, stop. Twierdzam, pojazd. Jak widzisz strzelec? No nie widzę. Kontakty? Eliminuję. O kurwa. Dobra, to nie dostrzela. Za daleko. Bo tu na dole jest kompleks. Prawie nie widzę. Ja teraz jedyne to... Podejdź trochę do przodu. Na jednej wieżyczce. Na 35 masz kontakty. Widzę. W kompleksie. Ja to eliminuję chyba z tego. Tylko się patrzę. Dawaj. Tam jest RPG. O, dobra. Nie żyje. Dobra, masz jeszcze kontakty w polu na North, dokładnie, na 5. Spróbuj tam ich zdjąć. Zdjęcie? Przyjął. Myśliby minimalnie znowu. Do przodu. Stop. Może być? Wyżej. No już średnio widać coś, nic tu nie ma. Muszą być za hangarami prawdopodobnie. Dobra, na razie czekamy. Hammer z naszej pozycji, nic więcej nie widzę na płycie lotniska, to co mieliśmy, rozstrzelaliśmy. Stop. Już zjeżdżamy, tak. Potwierdzam, widzę kontakty uzbrojone na 25, poczekaj, zmierzę odległość. 2 km, spróbuję to na mapie znaleźć. Jak
Cóż. To jest wioska, widzę na wzgórzu. Pod nią jest kompleks. Tutaj Iron w miejscowości Maluri, tam gdzie jest zadanie, widzimy uzbrojone kontakty oraz cywili za murem. Rozumiem, która miejscowość na wschodzie, zachodzie? To jest miejscowość Maluri, koordynaty 068, przerwa 075. Powtarzam, 068, przerwa 075. Nie, on tam się już specjaliści tymi zajmą. Tam co był ukryć i Sybirę, znaczy tam... do ratowania chyba Sybirę. No tak, to na tym zasięgu nie mam. Tak, tam nawet nie, nie strzelamy, tam jest pełno cywili. Nie walcie budynki. A poczekaj, przejdź do, na miejsca pasażera i ja sprawdzę, jak ja to widzę, co? No, zobacz. No, ty masz widok chyba nawet u mnie. Tak, potwierdzam, ja widzę. Ale KM ma tylko zerowanie do... 1500 metrów, także nawet tam nie trafię. Widzę, że ginął tam, także czołg chyba tam strzelił w albo. Dobra, ja się przysiadam do siebie. Możesz się przesiąść. Czemu ja tego tak nie widzę? Może? Za dużo, sami damy radę, potrzeba tu kilka ciężarówek. W głowie masz, musisz poszukać czegoś takiego jak ustawienia radonów, ace ogranicznik zasięgu widzenia i tam sobie ustaw 4000 najlepiej. To jest konfiguruj ustawienia radonów, ace ogranicznik zasięgu widzenia. Aha, dobra, widzę. Ja mam pizdę. Przyjął, to w sumie wyższe ekipę jedną i podprowadzą go tych tam jest takie coś, zasięg widzenia piechota i zasięg widzenia powiedzmy naziemne. Krytyki jeszcze jakieś, bo nam się skończą już. Wy jesteście cały czas tam tej małej miejscowości, tak? Stwierdzam, 069-075. Przyjął HQ do Badmintona, głoszę. HQ zmienię schody z kanału. Widzę ciężarówkę na 18, na 19, prawdopodobnie wróg. Tak, potwierdzam, kontakty wchodzą. Tutaj Iron... Na szybkie wsparcie. Gdzie wchodzą? 21, kontakty podchodzą. Spróbuj tam z działka walnąć. 20 dokładnie. Przed tymi slamsami. Kurwa, czekaj. Ja się... Poszczelaj teraz, ja muszę to zrobić. Ja tu nie mogę tego znaleźć. Aligator do wszystkich, ruszamy na lotnisko. Ktoś go przyjął?
Dobra, daj spróbować. Już? O kurwa, czekaj, bo zjebałem. O. Dobra. Jak? No dobra, teraz widzę. Dobra, okej. Czyli ja masz 4000? Tak, ale mi się wydaje, że 3 to i tak jest max, bo te działko prawdopodobnie ma zerowanie max 3000, na pewno, jak nie mniej. Nie wiem, jednego tam podchodzi. Aligator wchodzi mi na blisko. Teraz to widzę wszystko. Dobra, elegancko. Nasza dziesiątka nad nami. To dobrze. O, widzę uzbrojony po zęby. Na każdym pilonie po 3 mewriki. Nieźle. Tylko czy to mu się przyda? Wątpię, że tam jest tyle czołgów. Znaczy... Średnie działa tam do szczeli, spokojnie. No dobra, okej. Okay. No i stacje to takie, te zamknięte, jak podobą kryczówkę. Czy ktoś tu stoi? Prawdopodobnie tak. Czemu kurwa nie wykorzystują czołgów? To mnie trochę tak dziwi. Te garaże to się na to garaż. Spisz godzi za krok? No my mamy dobrą pozycję, także... EPA w szkoda, że nie ma tego znacznika, który pokazuje mi, gdzie patrzysz na przykład, nie? Masz taki znacznik, chyba. Znaczy, jest kierunek, ale nie ma dokładnie gdzie jest celownik twój, o to mi chodzi. Możesz mi dać kierowanie, możesz kierowanie ogniem, możesz mi skalę samolotu. No. Generalnie w to miejsce, gdzie ty patrzysz. Dla badminton. HQ zgłasza. Tutaj badminton, połataliśmy się, odpaliśmy kolejny kontatek w sektorze Q3. Będziemy dopiero ruszać do tego punktu docelowego. Coś się zmieniło? Nie. Tylko was szukał duży na Deibiu. Dogadajcie się z nimi jakoś, wejdźcie na górkę najlepiej. Przyjął, my dopiero będziemy ruszać tam, gdzie zostały nasze auta z Q4. HQ przyjął. Na kanał drugi. Macie tam kogoś zieloni wstać go. Tam cały czas ktoś biega za murem w 25, ale to wygląda jakby ci cywile spanikowali i biegali w kółko. Może ty nie widzisz, ale ja widzę dosłownie czubki głów, jak tam się przemieszczają. No to wygląda z murek, widzę właśnie. To i tak zostawiamy to w spokoju, bo to nie jest zadanie dla nas. Dalej, po tamtej stronie macie namioty do sprawdzenia. Leży? Tak szczerze, za mało jakoś tych przeciwników jest.
No na razie nie widać za dużo ich. Nie kleczę, ale... No tak, no ja rozumiem. Jak się tak trzymamy bezpiecznej pozycji, no to wiadomo, że nie będzie dużo ich. No tak. Tutaj mamy hangar po prawej stronie czysty, sprawdzamy kolejne budynki. Hangar po lewej też. Tu nam sprawdzą te hangary pewnie i ruszamy na to zadanie z prezydentem. Ty? Czy na 115 widzisz przeciwnika? Kontakcie na south tych... 115? 315. Aha, 315. Mamy tutaj jakieś... Wszystko łatwiej. Dobra, to wracamy do... Jak odległaś? To było 1200 metrów, rysowało się już za górką. Dajcie, bo sprawdzam jeszcze w tych namiotach. Przyjął. Patrzę tam. Staram się coś wyszukać może. Nie wiesz, czy żyjecie, bo jest też jedna leży. To Aiga, to jak tam u was? Informator nie żyje. Możesz wyjechać w lewo trochę za szczyt tej górki. Heliczkę zgłoś dla aligatora. Heliczkę zgłasza? Dwóch KIA. Informator dobra. Nie żyje i straciłem dwóch swoich. Ja będę tego krzaka jeszcze przed tą brzozę zniszczył, bo nic nie jedę przez nie. Dobra. Przyjął. Co się stało? Minęły czy co? Nie mam pojęcia, ci co byli świadkami tego już nie żyją, więc... Już jeszcze myślałem na przodu. Jak informator zginął. Heliczkę przyjął. Tutaj Hammer nie obrazuje, które minuty przezbrajamy pojazd. Dobra, Shawk się przezbraja. Więc my tutaj musimy patrzeć. Widzę kontakty uzbrojone na 200, na 320 dokładnie. Odległość 1000 metrów. Widzę, że to w chuj daleko jest. Dostał? Jeszcze jednego gdzieś widziałem, ale już go nie widać. Teatr kamień się schował. No i tu nie podejdą, bo my wszystko widzimy. To HQ zgłaś? Oho. HQ zgłasza? 295 na dachu, może daleko. Jedźcie bezprzednio na ten wasz punkt, który wyznaczyłem. 2366 odległość. Dwa kontakty. 2300 metrów odległość, kierunek 295 na dachu. No to działko na to nie doszczeli. No, tylko informacyjnie. Pewnie tam masz 2000 metrów max, co nie? No 3, ale... Nie, dobra, to jest budynek szpitala, także nie będziemy tego strzeliwać z działka. Spytajcie przy Oksie, przed rojem. Bo ja będę to wieżę naprawił na maksa. A potem na przedstawieniu chyba mówili, że się przezbroili. To ja bym cofnął i nas przezbroił. No dobra, cofamy. Tutaj Iron, będziemy się przezbrajać i naprawić do końca. HQ przyjął na spokojnie, dołączycie. Ja tak nie wszystko. Tu ma około być. Tutaj aligator, my też się przyzabrzeliśmy, mamy u siebie w pojeździe, więc chwilę to zajmie. HQ przyjął. O, nie wszyscy, to na pokoju, lecie Hammer. Obróć w lewo. No, jeść do przodu. Hammer gotowy, właśnie się przyzabrzeliśmy powoli, ruszamy na rekonesans od wzgórza 88. Prawo. Eczku przyjął, Eczku też się. Stój, bo w okopy wjedziesz. Lewo? Jeszcze lewo? No, idź do przodu. Prawo. Prawo. Jeszcze minimalnie dobra. Prawo. I stój. Dobra. I obróć nas o 180 najlepiej.
Dobra, wysiadamy, panowie. Nie wiem czemu, ale raz na jakiś czas mam takie straszne zawroty, jak no to wysiadam. Dobra, rozładowuję. Dobra, ja idę obserwować, a wy tam... Pius, gość dla Delirium. Badminton. Ryszku, Łasza. Możemy znaleźć na kanale Badminton, Delirium. Tu zbroję się naprawiam. Czy wiadomo, co się z nim stało? Może się tam naprawdę i nawigują samolot? Ja naprawię tu zbroję. Cisza. Póki co podjeżdżamy do celu. Jak przyjął? Ryszku, przyjął właśnie też. Uważaj, bo ona się zaraz pokaże. No suka. Chyba boję się tego. Ta. Może za płotem jest. Ale chyba jest, kurwa, ale jej nie ma. Można już pełną naprawę zrobić. Czekaj, coś tu. O, znalazłem się, dobra, jest. Jest od tej strony. A, jest. Jak tam? Jak tam, panowie, idzie? Naprawiamy. Dobra. Spoko, na górze 8-8 czysty, jak coś, można śmiało wyjeżdżać. Albo nie. Załadować tą skrzynkę, tak? Mhm, czekaj jeszcze chwilę. Jeszcze robię. Dobra. Nie da się zatankować, czyli? Nie da. Dobra, ładuję. Czyli jest bieda w paliwo, tak w sumie. Hmm? No... Nie kraczę, ale tak, żeby... Jak będą mieć jakieś stacje, na Fatboko jest drugie moździerze zostawione i likwiduje nas spokojnie tam. No, a w tej skrzynce nie... Yo, Hammer! Dojeżdżamy na 88 ETA, półtorej minuty, dwie minuty. Ryszku przyjął. Dobra, wszyscy pojedzie? Tak, jest. Do przodu. Lewo. Do przodu. Uwaga, kamień przed nami. Dobra, jedź prosto. Jedź po czarny plastik w sumie chyba. No właśnie, chyba są tak. Pójdźcie się do środka. Tutaj aligator, jesteśmy gotowi, będziemy ruszyć. Obiedź to z lewej. Ejczkę przyjął, pojedyncze już kontakty. Cześć, zdrowo. Czy większość wyeliminowałem KMA. Dobra, mamy naszych przed nami. Na górze są już nasi. Potwierdź mi, że jesteście w środku w kompleksie. Nie potwierdzam, jestem przy moim samochodziku. Odznaczam się zielonym dymiem. Myślicie, że damy radę podjechać pod to? Musi się rozpędzić. Więc jak... To już teraz się rozpędza i... Tam na zielony dym, nie? Już tak, jak, tak jak teraz. Turbo włącza, jedziemy. No i średnio będzie. Zobaczymy. Tutaj Hammer kompleks wygląda na czysty, aczkolwiek prosiłbym piechotę tutaj jakoś wysłać i zabezpieczyć te budynki. Troszkę przejęłam, poczekamy sobie na... To było włączone? Sobie na... Tak, spokojnie. Okay. Aligator, właśnie się toczymy pod górkę. Iron, jesteś na radio? No tak jest. Macie klapę z tyłu otwartą. W wypadku Hammer wycofuje z kompleksu, wjeżdżam na 88. Leczkę przyjął. Dzięki. Ty! Nieźle, kurwa.
Dobra. Do przodu, do przodu. Dobra, i w lewo. Kurwa, co to jest? Czołg jechał na górę. Aligator, będziemy sprawdzać ten fort. Jeszcze przyjął, my sobie zaspokojamy. Idziemy do tego fortu, siedzieć. Fortujemy miasto Bojabongo. Delirium do HQ. Odległość kilometr, kierunek 279, 3 kontakty uzbrojone. Na krok dostarczą swojego cwela i możemy działać z wami. HQ przyjął, dajcie halo, śmigło. Świnia, dostarczy tego wypa. I możecie w sumie cisnąć też śmigłem na oddział Queen i jak coś to macie do A10 jak odpalcie, bo nie robi. Średnio. A pytanie, czy nie tego dużego budynku. Tak, tak, mam jednego tego. Czy mają te kolesie tutaj na punkcie Świnia? Aha, no tak. Mówię no tak. A małych nie sprawdzamy? No mają. Powtórz? A to wiesz. Tych małych nie sprawdzamy? Wy sprawdzacie. 1500 metrów, 273 na wzgórzu, jakiś patrol. Ale oni nie myślą na razie chyba. Idą. Ile? 273, odległość 1500 metrów. O, no, teraz się zatrzymali. U mnie stoi. Jak na nich spojrzałeś? Dosłownie. To samo. Chyba jakiś strach ich paraliżował. Od serca. Nie, strach ich sparaliżował. W dupie to może zobaczyli. No przed chwilą jeszcze szli, także. Oczywiście tylko, to tylko. Dziwna sprawa. Badminton na kanale, bo ewentualnie cywili. Nie wiadomo, czy starczy nam miejsca, bo jest ich strasznie dużo. Eczko przyjechał, tam nie było żadnych ciężarów, coś? Tylko jeden. Dobra, można jeszcze podjechać trochę. Do przodu. Było dużo, co najmniej 30, a druga jest zamknięta. Przyjechał, pojdźcie i wam... Stop, stój! Tak powiem powoli, jakbyś wychylał, tak 5 na godzinę. Sprawdziliście tam, zieloni? Eczko zgłasza tam, tak, wszystko. Eczko zgłasza? Tutaj Tanter, zrobiłem spot Bolabongo, znajdują się tam tutaj na cała masa piechoty, wroga. Są niezaalarmowani, znajdują się także pojazdy typu BRDM, BTR i PWP. Czy jest pozwolenie? Panowie, w tym mieście mamy mieć BRDM-y, BTR-y i PWP, także uwaga. Mamy jeszcze pojazdów, my sobie piechota raczej pojedziemy. Zresztą radio piechota będzie na piechota, to spoko. Możecie do nich walić, jak w budynku to nie, bo... To jest niezaalarmowane. HQ, tutaj Aligator, Fort Boko sprawdzony, jesteśmy na najwyższym budynku, obserwujemy miasto stąd. HQ przyjął, jak nasz Tandy zrobi sobie na oci, to w sumie będziecie mogli wchodzić. Przyjął, czekam na sygnał. Tandy, będę musiał tylko rakiet na pojazdach, możecie wchodzić, będą precyzyjne. Bo zaraz się zacznie. Aha. Gdzie jest ta trójka fajna? Ich se zdejmę na raz. Już szukam chwila. Kurwa, zgubiłem ich. Też ich zgubiłem, chyba się... Nie wiem, może się... Chyba było 179. To oni już są martwi. Ciekawe. Dostali obrażenia może. O, ruszyli się i znikli, kurwa. Nie gadaj. Aha, oni się ruszają jak... Nie patrzę na nich. Widzę 250, to jest jakiś patrol. Nieruchomy. Ale ruszają się. Tylko na nich patrzę. Dosłownie. Tu jakby się ruszali. Już coś dla badminton? Aha. 255 w mieście. Odległość 800 metrów. Tutaj badminton. Mamy cywili, mamy ciężarówki. Mamy je zabrać do naszej bazy?
Strzelak do... Strzelak do... Tam daleko, tak? Nie, na blisko do... Okej. Celowałem. Lotnisko jest czyste. 255 masz ruszających się. Potem dołączy do nas na port. Oległeś 800 metrów, niżej bardziej. Został już. Wyjął, i co? Jak ich dowiedziemy i będziemy zasięgli, to powiemy. Przyjął. Dobra. Jeszcze więcej ich tam jest. Czekaj, on żyje tam? Nie, mam je w dupie. Eczki, zgłoś dla... No, aligatora. Eczki, zgłasz. My rozumiem, że mamy to w czwórkę sprawdzić? Zobaczymy, jak się uwinie badminton, ale tak. Okej, się. Zgłośnia Krops. Eczki, zgłasza. Krops, jesteśmy w punkcie Świnia i VIP zabezpieczona. Już tracery niezłe leciały przed chwilą. Gdzie to było? Takie razie dogadajcie się. Nie wiem, prawdopodobnie po lewej od nas gdzieś na górce. Sprawdzicie sobie, sprawdzimy sobie. No przeszedłem. To idzie moja bomba. Potem. Myślę, że oni nacierałem. Deirium dołączy w mniejszym czasie, jak się uwiną z tym bilami. Dobra, nieważne. Dostał. Nie, widziałem pojazd opancerzony, ale już dostał od A10. Ale przyjął. Kurwa. Chyba, że dążycie już sami to z miasta. A tam był, kurwa. My już do Dr. Queen dojechaliśmy. Niestety, ale na termo nie widać tych nieaktywnych pojazdów i... Nie widziałem go. No daj się, no aktywnie na Amenda. Żółta trasa, deaktywna. Nie jakoś tak losowo, co nie? Po drodze powinno być. Nie wiem, dziwni są. Czuję, wruszamy. O, tu chama. Na 279 na 280 masz nisko dosyć. Biegają między budynkami. Kurwa. Ja widzę tego zmieniania. Berdem, Berdem, 255. No spierdolę. Chyba jest. Widzę go między budynkami. Tak, 260 teraz gdzieś jest na pewno. APSDF ładuje. Wiesz co, na niego to... Wiem, ale... No, na niego to ten KM by starczył. Tak też szczerze. Prawda. Też prawda. Delirium do HQ? Wszystkie zgłasza. Czy my mamy jakieś wsparcie pancerne w pobliżu? Bo tu nam pojazd właśnie wyjechał dalej. Nie, ale możecie wezwać A10. Dobra, przyjął. A76 za budynkami się schował teraz. A dalej żyjesz? Do spania. Istoty wytrzymali, jakby na jakimś permitinie byli. Tak, będę. Kurwa, dajcie mi pojazdy jakieś, to sprzedać czegoś cięższego. Mamy czołg, nie ma przeciwnika na czołgach. Mhm. Się przydało coś poniszczyć. O, nie myślę. Dalej mają wyjebane w moje obrażenia. Dobra. A ty? 277. Odległość 300 metrów jest jakiś żołnierz. 277. Szukam go. Nie widzę go za bardzo. Trochę w prawo, jeszcze w prawo trochę kręć. Oho, widzę go, dobra. Przyjął. Dobra, wyeliminowany.
tyle mamy lepiej, że no czołg nie ma działka takiego jak my. No, gdzie mają nas? Nic nie poeliminują. Jebane ma. HQ zgłoś dla aligatora. Tam co kurwa jest? Przepraszam. Na co my czekamy z tym wejściem tego miasta? W sumie już możecie wchodzić, bo te bliższe kontakty wyeliminowane. Szczerze? Tak sobie ustawię na najmniejsze przybliżenie na kamerze, to tak mnie łeb boli, że my sobie od północy będziemy sprawdzać. Ciężko jest w ogóle patrzeć. Ja nie mogę, nie wiesz. No ty masz automatycznie te przybliżenie pierwsze chyba. No takie bliskie w chuj. Ale myślę, taki widok jakby pierwszy to jest taki jeden do jednego, nie? Nawet bym powiedział, że to jest trochę szerokokątny, ale okej. Okay. Jak kiedy aligatory możecie w sumie podjechać autem do pierwszych sektorów? Myślałem, że z nogarzem podjechać. Nie. Myślałem, że zabawa się jakaś obudzi. To są moździerze. Jedźcie zgłoś do aligatora. Bawimy się moździerzami? My dwa moździerze tutaj w tym Fort Boko teraz zauważyliśmy. Tak, wyeliminowałem, ale no sami i laser samolotu, że nikt tam nie podskoczy. No i tu ładnie spadł, kurwa, no. Właśnie też widziałem. I na dalszym przybliżeniu, że tak powiem, to widać, jak on skacze po tych budynkach. Trochę mnie to rozprasza, bo myślę, że to jakiś pojazd czy coś. Mielek tam śpi pewnikiem. Mielek! Co tam? Śpisz? No bo nie ma nic do roboty. Właśnie wiem. Specjalsi jako mają furę, kurde. Pokaż, raz nie wiem. 277 są specjalsi teraz. O, wjechali tam, gdzie im wyciśnili przed chwilą. To jest małpa, czy się wydaje? A nie wiem, nie wiem. O, uwaga. Zobaczymy, jak tam są wyszkoleni w CQB. Ruszcie się tymi kontaktami. O, nasza piechota tam już podjeżdża. O! Nie, dalej mają pustostan w mózgu. Ty tam chcesz? O, ten tam chce. Uważaj, bo tam są nasi. Nasz ten daleko? Wyszli. Na daleko nie. Dobra, nie widziałem, że na daleko strzelasz. Druga drużyna, która jest w tym mieście... Na blisko to uważaj, nie? Jeszcze żyje. Headowali przy tam ich trzech było. Kurwa. Dobra, nasi na B1, uważajcie na nich. Ruszają się. Chciałbym tutaj jeszcze. Powiedz, jak głębiej wejdą do miasta. Nosi. Dobra, na razie są, poczekaj. Na razie są tam B1, B3, B4, nie? Coś takiego. Ale ty mandy gonią w tych budynkach. O, obudzili się. Dobra. Witam. Czy nie? Ale masz wyjebane! Ten dalej jest żywy. Wiatr przyjął. Nasi na budowę wchodzą w ogóle. No tam kurwa chyba nie doszczela już. O! Co jest ten kurwa? A, ten chce. Aha, bo to ma taki rozrzut fajny. Ta. Działko duży ma rozrzut akurat. Tutaj aligator punkt... O! Dostał. Widzę właśnie. Ale coś mówią jakichś kontaktach. Chodźcie, B3 sprawdzam. Cześć, szukam. Pójdziesz spać? Co to się? W sumie, a jest tu informacyjnie, w sumie mamy 37 sektorów do sprawdzenia. Mamy 37 sektorów do sprawdzenia. Gdzie jest wieczór? Przy głównej drodze. To dawaj tutaj do nas. Chcemy się rozdzielać. Pana 252
Odległość 700 metrów. Takie tu Menda cały czas goni. Dobra, schował się, nieważne. Znowu? Co jest? Nie wiem, dwóch gości mi cały czas goni obok budynku jednego i nie wpłynie. Powinien już nie żyć dwa razy. To ma wyjebana, dawaj. Chciałbym chociaż jedną taśmę zużyć. Na szczęśliwy. No ja bym chciał, żeby oni normalnie reagowali na te pociski. Ja bym chciał więcej kontaktów. No, no tak naprawdę wszystkie jakieś opancerzone pojazdy ta dziesiątka niszczy. Tak, chyba za bardzo już chyba. Nie dla mnie. Nic do roboty nie ma. Do takiej operacji to mi się wydaje, że najlepszy jest samolot z pakietami niekierowanymi głównie i tak dalej. Ewentualnie jakieś bomby. Ja tam nie lubię lotnictwa. Szczerze, no to ja też lubię, że tak powiem, jakieś lotnictwo, ale... Ale nie, żeby było takie OP, nie? Czasami jest tak, że... Hammer do wszystkich kierujemy się... Śmigłowiec sobie wisi nad jednym wzgórzem i czyści całe miasto i... Później już nie ma co robić piechoty, nie? 044, przerwa 059. Dobra, nasi specjaliści są już na tej... budowie na 272. Możesz ty, kurwistrzynie jeden. Piuskuś dla badminton? No pójdziesz spać, no. Pomogę, bo nie perski dostał i dalej nie. Człowie Kalifornia, cywile zostali dostarczeni do celu. HQ przyjął, w takim razie ruszajcie, oczekujcie HQ do Bayum. Jak sobie radzicie na wschodzie? Jest całkiem przyjemnie. Straciliśmy innego człowieka, co prawda, ale to z jego własnej winy, także... Potrzebujecie znaczenia? Na ten moment nie. Dzieją HQ do badmintona, ruszajcie do punktu... 268, odległość to 1100. Ten przyjął, wyruszamy. Jest kilka kontaktów między budynkami. A to nasza piechota krąży, chyba. Chociaż nie, dobra. Musimy tu daleko. Dobra, to chuj. No czy jest wszędzie ich? Tutaj ja masz 68, masz dokładnie, w tych wyciągnąć. Czekaj, masz 6. Tu mam jednego. Gdzie żyje? Gdzie? 268? 268. No. Tu nasi są, może 68. No daleko, bardzo. I idzie na końcu miasta. Teraz się schowali akurat. Wyżej na górze 8-8. Tam, no kto to sobie bawia z nimi. O kurwa. Dawajcie na 6 po drugiej stronie drogi. A ja widzę, że już sobie radzicie. Dobra, nie mam. Na tym samym azimucie na daleko też coś jest. Ulali się trochę, minimalnie. Gdzie? To tak samo jak patrzyłeś, tylko trochę dalej. Też już się schowali, bo oni wiesz, wchodzą do tego. No tak, biegają. O kurwa. Uwaga, uważajcie na prawie fire. Nie strzelił. Wow. Wiesz, nie słyszałem. Widziałem jak się mu kurwa migo obok nosa. Ojojoj. Iron przyjął. Powiedz, że rykoszet poszedł. Nie, dobra już. Kurwa. Co się stało? Tak się patrzę, o kurwa, ja tak od razu w bok nacisnąłem. A tu blisko niego podleciało? No miał trochę tam. Znaczy nie było aż tak blisko, ale... Tak jak buchalek. A z Kajana mogę sobie tu pocałować w dupę. No tak. Tam biegają. No widzę, że szybciej się te domki niszczą niż... To. Oni nie lubią. Nie śpi? Śpi! Tutaj aligator, punkt 6 czysty. Lecimy dalej, na B8. Czy
jakie to stanie, ten kub. Tam siedzi na tej wieży. Uwaga, nasi wchodzą na B8. Idę, cały czas ich obserwuję, żeby ich już nie walnąć. Słuchajcie, odwrócę się trochę w lewo, bo już mi się znudził ten widok. No teraz widzisz, już widziałem jak się bawi, no, a ty siedzisz. Mam co tam jakiś filmik. No cóż, dam radę jakoś. Mhm. Przed chwilą sobie chodził. Czy za mną? Jak poleciała pestka w niego, to zatrzymał się. Tam mają to w dupie, widzę. Tam na 13 w drogą. W kierunku to jest 150 jeszcze wal. 150. Zaraz tam przyjdziemy, tylko... 150 cię widzę. Nie trzeba nie przegapić. Górkę. 2, 4, 6, coś za drzewem, ale to też się już schował. Tam czołg chyba napieprza. O, 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 o. Nie, nasi. Uf. Uf. No kurde, czołg jak daleko odjechał od nas. Gdzie są? No 2,20, daleko. Kilometr od nas są. No inny kąt mają. No, 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 ale to dobrze, to dobrze. Chuja, widzę mi tak chuja mogą zrobić. P14 do wieżowca białego. Miałem tylko KM-a, który może ich posałować w dupę. Pierwszy raz cieszę się, że jestem na Bradley'u. Tutaj hey, aligator B8 zajęty. HQ zgłoś dla Delirium. HQ zgłasza? Znaleźliśmy doktor Queen, znaczy oddział Queen. No i generalnie wszyscy mają się dobrze, znaczy w większości, sześciu chłopa nie żyje, siódmy to gorywa, potrzebują ewakuacji z wioski i pytają o to, czy możemy im w tym pomóc. I chodzi bardziej o helikopter niż o wyjazd. Tak, 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 właśnie... Zaczynam P25 dawać. Hero, niech ich zabierze... No wstań na tej wieży. Właśnie problem polega na tym, że nie za bardzo sobie wyobrażam to, jak Hero ich zapakuje chyba do siebie. Co, znowu jest ich 50? Co tam się dzieje na radiu, jak kurde? Do 12, do tego jest, dwóch siedzi na kamerę, jeden na ochotę, prawda, ochoty ich wszystkich ciągać, kurwa, za szmatę. Ja to podjadę do was osobiście, zaraz ogarnę, tam mam miejsce. Co, widzisz to na 239? Z West, panowie, z West. Po waszej prawie tu jest. Zagłosić? Zgłaszam. No, pójdę dalej. A, widzę. No, już nie wiem. Już nie widzę. Już sobie leżę. Czyste powinno tam być, czyste. O kurde, nie jestem. Zaskoczył mnie, pierwsze zaskoczenie dostałem tej misji. Coś nowego. Tutaj Crocs, B14... Ja, specjalnie coś w oczarni, o kurwa. Dobra, mógłby być wsypał chwilowy. A tylko chwilowy. Zdjęli mi go! Nie, żyje, dobra, nieważne. Ten czołg też podał wieżyczkę. Zobacz na 261, odległość 1200 metrów, leży jakiś koleś. Tutaj Hammer chyba w zielonym kamuflażu i chyba jest ranny. Części miasta ciągle sporo kontaktów. Nie wiem, czy to jest. Dasz radę to zidentyfikować? Kurwa, nie strzela do tego. Boję się. Nie, ja nie mówię, żebyś strzelał, tylko tak. Na P14. Nie widzę, co to jest. Coś to jest. Wygląda jakby to był jakiś członek załogi wroga, ale... Czekaj, może się straszy. Masz tam. Pewno. Dobra, wycofajcie stamtąd tutaj do mnie. Może on się po prostu nie rusza. Do P17 i 16 tak zadecydował dowódcę. Przyjął? Przyjął. Chyba ma wyjebane. On jest chyba martwy. Dobra. Tam obok są specjalsi, nie? Na dachu. I widzę ich. Prawie cały magazyn wykorzystałem, jestem dumny. No też do niego walę chyba. Tam w te okolice właśnie. Ale my tego nie widzimy, także. Nie w mojego na 250, to jest mój. Na 250 jest mój. No kurde, czołg jeszcze wyżej wyjechał teraz. Kiedyś kurwa zginie. My
tu nie ma żadnej fajnej górki. 250 na dachu, ale też pewnie nieaktywny. Chyba, że patrz, widzisz, gdzie czaruję? Na 286? Taki budynek? Mhm. Możemy tam podjechać. Taki wyższy, nie? No, w tym budynku możemy tam podjechać. Tu mi się wydaje, że w tej grupie jest fajny odstrzał. Inny kąt przynajmniej. Dobra, poczekaj, ja się zapytam. Puszczamy tutaj te punkty, by już sprawdzili i lecimy na B12. To jest 049-068. Nie, tutaj już sprawdzali ten cały sektor. No czuł się sam przesuwa. Tutaj Iron z zapytaniem. Czy możemy się udać w punkt 049 przerwa 068? 049-068. Tak, potwierdzam. Dobra, ruszamy. No Chmielek. HQ do Gropsa. Masz wyzwanie. Dokładnie ten punkt za tego za samochodem coś tam jest. Przyjął. Prawo. Dobra. Podjeżdżamy tutaj pod tę górę. Co z tym prezydentem? Bo dalej sprawdzamy, a nie wiem, czy jest sens. No przyjął, znaczy... Minimalnie no, wiadomo. Te sektory nie sprawdzają czegoś dokładnie, tylko definicznie ten kod atak zachodu. O, ty Tomasz Łeb. Do miejscówki. Może tam kurwa stoi? Że tam za budynkami nie będziemy widzieć bezpośrednio, nie? No ale i tak już tam nic nie było widać. No dobra, trochę do przodu jeszcze. Najlepiej na bunkry... Skanujemy, możemy się przemieścić gdzieś. O? Na to 2-3... Czy ja widzę kontakty? Gdzie widzę? 275 za budynkami takimi przy blisku przeszedł ktoś, ale na razie nie widzę nic. My jesteśmy w B17, będziemy jechać przez B20, B21, B20. Tak, Kołaszcza wystawię, ale... O, wyszedł. Będziemy teraz przy drzewie. O, dokładnie tam. Przyjął. Ja nie widzę tego. Dobra, dostał. Zmienia się break, break. Tutaj Krosz. Znalazłem na papkę z prezydenta. Zabierają go do mojej posesji. Jego posesji go zabierają. Śpi. Kurwa mać. Znaczy się gdzie? Na koordynatów napisane tylko zabiera as do mojej posiadu. Po jego posiadłości nie wiem gdzie on znajduje się ona. Czemu ty masz dalej wyjeżdżać? Ja też nie wiem. Powtórz rozkaz HQ dla aligatora. Wracacie na punkt kilo, on nie chce. 023059, że ja bym hamał. Czok się tam spin, o kurwa! Atakujecie ten holokaust, robicie. No. Cięż, pojazdów. Aha, nie pytam. To jest ich wybór, tak? Hammer przyjdzie na punkt Hammer 2. Znasz, tak? Ten czołg? Tak. A ty widzisz, że on lata, czy do tego u mnie tak szybuje w powietrzu? No, nie wygląda. Ale to chyba fatomorgana. No wiadomo, kiedyś był kamień, którego nie było. Ale co nie ważne. Są takie zjawiska. O! Gdzie? No, on na coś ma widok. Dobra, tam są nasi. Właśnie to się patrzy na takiego fajnego wylało. Myślałem, że już się mi palec prawie przycisnął. A sprawdziłem. HQ zgodzi na skrok. HQ zgłasza się do Krox. Prawdopodobnie prezydent znajduje się koordynatach 017-082 Asikare Gresoft. Podjechał do tego. Przyjął w takim razie... No podjedźcie. Znaczy... Pojedziecie w tamtym kierunku, wejdziecie mi Sponto i te przygraniczne miejscowości, wszystko do mostu. Pobieżnie, jak będą wali to tardacie, jak nie to nie, wszystko do mostu, nie? Na koordynaty 017-071. No to udajemy się na tamtym koordynatom. Teraz takim rozsadzie przed nasem ten człowiek. No mogę was podjechać. Ale szczerze to jest nudno. Strasznie. Ja tak, że tutaj Helka to powinna nam pomagać, nie? To co ma powiedzieć chemik? No tak, no że ja podjadę i pojedziecie swoim pojazdem. Życie. Znajdujemy się w koordynatach
Jestem w sektorze B14 pod... W czołgu chociaż ma offroad, kurczę. Oczekujemy na pana. Na 220. Badminton, daj mi się najpierw do Hammer 3, żeby dokonać wstępnego spota. Ooo! Tutaj aligator. Wjeżdżają. No ja dzieje się. Hammer przemieszczam z Hold Hammer 2 na Hold Hammer 3. Bo też nic nie widzą. Dobra, chyba będziemy jechać za piechotą. Do przodu. HQ do Ghosta, ciśnijcie po swoje pojazdy Munda, bo mój jeden pieprzony jadę tylko 15 km na godzinę górki. Na drogę i drogą do przodu. Buta. Ale prośba, żeby wziąć helkę i pojeździć tam z... Przejść ten pojazd. Drugą. Przejąć sobie, tak możecie zrobić, ale zakrycie. Niech zapakuje się w tej... Na zakręcie... Wrócić jadących do Holokaustu. Na zachód od punktu Holthammer znajduje się wrogi BD. Holthammer 3, zachód. Jest tam szybko. Wziąłem 60 kanał. Pojazd, słyszysz? Wziąłem na tak, pojazd. Możesz? Niestety nie widzimy celu. Uważaj, ty idziemy. Uważaj, specjalni przed nami. Strzeliwany. W ogóle pogrążaj mu. Chcę jeszcze przejeżdżać. Holthammer 3 to jest daleko, także... Czekaj. Wrogi BD zniszcza. Czekaj. Ruszamy dalej. B8, B6 jesteśmy. Wiesz co? Skręć w prawo teraz na tą drogę. Tam jest... Tak. Czołgo nie widział? Dobra, stop. I po drodze do przodu. W lewo sobie skręć na drogę, patrzcie. Dobra, teraz w lewo. Właśnie. Ja się tam już na dwój... To jest droga. Dobra, w lewo teraz. Kurwa break, bo mówię ci, dajcie mi 5 minut. Teraz prosto. Trochę w prawo. Badminton do wszystkich, jesteśmy w punkcie Holthammer 3, brak widocznych kontaktów, udajemy się do punktu Kilo. Przyjął my też tam... Po niebieskiej? Ten aligator też. Tak jest. Tu w prawo, tak? Tak jest. Nie wypadkuj Hammer, pociągam do Kilo. Po prostu, no. Nie, czołg ze strzeli. Kurwa. Chciałbym tylko toła użyć, kurwa. No, ja też bym bardzo chciał. Długa misja. Widzę czołg na 240 za budynkiem teraz. Stoi na górce. Gdzie on kurwa stoi? A tam! Jest tam full pizza. To chyba okroda pojedziemy teraz. Czekaj. Mi się wydaje, że drogą możemy jechać tam. Od tego B37 możemy odbić gdzieś. I jeźdź drogą teraz. No tak jak, i tak jak jesteśmy ustawieni. Odbić w prawo, tak? Możesz podjechać w sumie tutaj. Pod tą górkę. Tu na wprost nas? Prawo, kręć prawo. Drogą na razie i... Tutaj jest w sumie górka, także można się rozejrzeć. Iron, informacyjnie jesteśmy w punkcie B37. Dobra, stop. No, tu nic nie widać, dobra. Dobra, jedziemy po czerwonej. Winton do wszystkich podchodzi do punktu Kilo.
No oni już są bardzo z przodu, więc zapieprzamy, że tak powiem. Cały czas drogą prosto. Hammer, podjeżdżam po punkt kilo. Tam będzie czerwona, to będzie zbaczać, ale jedziemy dalej drogo. Później na niebiesko wskakujemy. Tak. Musimy śpicę daleko. No. To jest full? Tak, coś tam w mocy nie ma za dużo. Górka sobie nie radzi, jak widać. No to wiadomo, ale z górki musisz się rozpędzić. Na razie. Dobra, oni są w punkcie kilo wszyscy, także... O, widzę szok, jej! Gdzie szok? Tak, no 294. Chyba. A, oni są wszyscy na kilo, dobra, to... To może tak. Odbijemy teraz tą drogę z boku. W mieście podobno nic nie widać na termosie. Przed nami jest droga, odbijemy w nią i pojedziemy od południa. Na... Czekajcie, zaraz zaznaczę punkt. Gdzie ja to w takim razie wejdzie w ITB badminton? Kurde. Wiator gotowy, możemy wchodzić. Chciał badminton podjedzie dogiem, podjedzie. Zaznaczyłem kreskę na mapie, tam podjedziemy raczej. Tutaj Hammer, będę was osłaniał. Był Hammer, lecimy od twojej lewej. Dobra, masz trasę, jak coś. Mamy na miasto, podobno nic nie widać, chyba że wyjdą z budynków na górę. Gdzie są te cywile, co mieliśmy ratować? Cywile jeszcze tam są, kurwa. Dzięki do pewnego. Są. Dobra, tam będziemy mieli widok z górki, także to na blisko dosyć. A, smutek. Jakiś nas pojazd od South namierza? No dobra, jest czołg. Część tego... miasto. Wyjdź na tą górkę przed nami teraz. Mówią, że to nasz bratki nadjeżdża. No to wezmę. Tak jest. Stop. Nie. Brawo, jedź. Do przodu jeszcze, jeszcze. Stop. Pizda rakieta, kurwa, nic tu nie ma. Nic nie ma. Dokładnie. Oni tym Abramsem tam wjeżdżają, to naprawdę. Jakiś widzę na termowizji, a to są nasze drużyny chyba jest, nie? Tak, tak, nasi wchodzą już. No to jest kurwa mać. Pierdzielę i z powietrza się patrzą, skurwia to już. Nic tu nie ma. Nic. Nie, może coś jeszcze jakoś odkryci, kurwa, no. Cały czas wierzę. No z tego co ja widzę, to za dużo zdania nie zostało, nie? Także... praktycznie nic. Dziękuję, bo mamy coś. Przecież to uratuj cywili z więzieniem zaliczone. 058, jakieś kontakty na podobie. BRDM. BRDM. W mieście z BRDM. Czekaj, to mnie ciekawi. Jak na razie tak. Szukam go, nie widzę. Kamery nie mam. A tu już gołem kontakty, patrz, kontakty się pojawiły. Centrum miasta jest gdzieś BRDM, uważaj. Ale coś. Nie mamy za bardzo jak go zniszczyć.
placu budowy, nie strzelajcie nas. Dobra, wstrzymaj na razie. Tutaj Iron, możemy wjechać do miasta w celu eliminacji tego pojazdu. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj do przodu. Dobra, ale okay. Medyka. To przytomny. Nieważne. Rozjebali go już. No cała operacja wiedział, że powinni sobie z nim poradzić, także no. Uważaj, bo tam mogą być nasi. Widzę, ale to akurat był. A nie, dobra, tam jest wróg. Spadł właśnie z tego budynku. Czy mówiłeś o tym berdę? Może jednego zatrutam. Najlepiej to bez termos strzelaj, co nie? Znaczy nie. Tutaj HQ to... Znaczy tak, tak, ale nie. Próbować się przemieszczyć bardziej... To sprawdzam, zamierzam. No, ale chyba dostał. Jestem na górze. Jest masz na krop. Zerdałem, zmienił pozycję. A już tak? W nasze lewo teraz podjechali. Widzę go. 260 był. Teraz jest za budynkiem. Podjeżdżam w lewo. Obracaj na lewo i jedziemy. To chyba do miasta na lewo. Fonto jest BRDM, progi i biuro kontaktów. Budynek na 300. Widzę cywili. I tutaj ten rząd do miasta. Cywile. Dobra, dostał. Taki różowy. Wszyscy jak najbardziej na samą górę lecimy. Tego strzela. Trzeba się bić o czołgi, kurwa, no nie wiem. Nie wiem, wszyscy u góry trzymać. Tak pierdala do nas. Prezy mieli kontakty pod... Na górze to nosi. Wiem, ale po prostu bardzo mieli... Czekaj, byli martwy? Pod tym. Minton, do wszystkich podchodzimy pod stację paliw. HQ tutaj, aligator, mamy cywili, kilku z nich nie żyje. To nie. Koordynaty tych cywili to 020057. Aligator... 3. To jest jakby? O Jezus, chwila, sektor to będzie... Dobra, zmieniam 057 na 056. Będzie to sektor... Aligator, jeżeli to wy jesteście na tym budynku szpitala, to pod wami były kontakty, także spokojnie. Tak, my jesteśmy tutaj i obserwujemy cywili, bo mamy ich na widoku. O kurwa, wiesz co? Mogę to być ja tymi odłamkami, ale to nieważne, nie mówimy o tym. Dobra. Spoko. Wypadki się zdarzają. Czołg już jest w mieście w sumie, to możemy zjeżdżać. Trzeba jechać tam, no. Jednalamy się tam. Może podjedziemy od lewej strony całkowicie, co? Można. Dobra, to na drogę i w lewo. Tutaj aligator, co przemieszczamy się do cywilów, będziemy ich chować w budynku. Przodu do przodu. Ktoś jest ranny. Przejo, pojedźcie mi proszę do cywilów, może damy. Paliwa się na dobra. Powtórz, brawo. Jest stacja benzynowa w mieście, można podjechać. Dobra, informacyjnie. Przed na ziemi. Dobra, nasi. Stop. Tak jest. Sprawdź, o kurde, tam... W którym są cywile, a potem ich tam wniesiemy do środka. To ja. Dostał jeden z naszych tutaj. Aha, ja bym podjechał. Podjeżdżaj. Podjeżdżaj i przejdź się na KM, tylko uważaj. Jestem na KM, jestem cały czas na KM, teraz mi. Dobra. Dobra, oni się już tym trochę bawią. Kontakty w budynku. Nie, to nie wygląda jakby dostali odłamkami. Możliwe. Bo oni są tak randomowo roz... No, oni tak lubią. Wygląda jak rozstrzelanie bardziej, no ale dobra, no. Nieważne. To jest być rozstrzelanie, dobra. No podobno mieli być rozstrzelanie. Prawe dolne skrzydło. No tak, to był holokaust jakiś. Podejdźcie. Czekajcie, ja wysiądę. Mogę łatać tam. Przez chwilę. Dawaj krok, bierzemy się za chwilę. Dobra, już nieważne.
Czekaj, co nam zostało jeszcze? Do przodu. Tutaj Poli. Delirium do HQ. Ogłaszaj. Przodu do przodu. Zapakowaliśmy tą wesołą gromadkę na Chinooka, wysłaliśmy go do obróć w prawo. Idziemy, żeby go rozpakować i siebie przezbroić. Podjedziemy na stację benzynową. Do przodu. Go już pojechał. Drogą próbuję się przedotać, ale... Droga na... Do przodu. Widziałem, że tutaj. Wybrania 10. HQ dla badminton? Widzisz pan o tym? Uczepiłeś się. HQ zgłaszam. Dobra, jest. Tylko nie zajęć się zdąży to blokować. No właśnie, szybkie pytanie jeszcze od Delirium. Nie do końca zrozumiałem. Co znaczy, że... Tylko pamiętajcie, nie strzelajcie w instrybutor. Bo ja nie zakończyłem to. Powtórz, proszę, nie usłyszałem. Jakie były... Jaki był ostatni komunikat do Delirium? Co ja musimy teraz robić, bo będziemy się przezbroić. Co potem? Dobra, to tankuj. Lecicie helką na koordynaty 017, 082. Tam jest bodajże... Zatankujesz go? ...którego musimy uratować. Dobra, przyjął. Alligator, Badminton, Iron Oil. Nie da się? W sumie uratowaliśmy sobie, tak. Wyście, poczekam tutaj na helkę przy wolnej okazji, a wyjedźcie mi, sprawdźcie miejscowość Swonto, bo tam meldowano kontakty i ten port Kaspar, koordynaty Swonto 029070. Wsiadaj, wsiadaj. Kaspar 022068, na początek. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, powoli się tankuje, ale strasznie powoli. Właściwie ja tak... Wolę tu posiedzieć. Bo coś strzelało mi nad głową. Właśnie wiem. A propos. Uważaj na instrybutor. Właśnie wiem. Tu już jeden dziad mi wylazł. Szkoda, że mam takie osłony, bo mógłbym w sumie wyjąć karabin i wiesz. Ale ja tu mam szybę kuloodporną dookoła siebie, także... Nawet lornetki nie można wyciągnąć tutaj. Mnie to tutaj chyba na wieży jest nawet jakiś celownik przeciwlotniczy. Tak, coś się ścina. Dobra. Teraz jedziemy na tą wyspę na zachód, tak? Dobra, ja wysiadam i odłączę. Dobra, ja ci się pilnuję. HQ zgłoś dla Delirium. Czego zgłaszam? Melduję, że dowódca Septyk nie żyje w wypadku samochodowym z... Czemu to kurwa nie dziwi? Mnie to kurwa nie dziwi. A ostatnio pojeździe? Nie żyje. Nie, to nie dziwi. Przyjął. Dobra, do przodu. Ule, jakie drzewa tu rosną, o matko. Jebać, rozjedziesz to. A Hećkiew, tutaj aligator, który jest, który mamy zająć? Nie, no tak, na pewno, ale chodzi mi o to, że takie dziwne trochę. Jakieś jakby sztuczne. No nie wiem. Może taka osoba. Nie przyjął. Tam ci idzie groch. Dobiegam do wzgórza. No jedziemy niebieską. O dobra, czołg przed nami. Nosi. Bo ma jakieś kontakty. Ja potwierdzam. Stop. 40 kontakty, pełno kontaktów. Już groch pojeździ. No mają wyjebane, kurwa. Tak. Co robicie? Albo nie. Przyjął, musicie się przetransportować helką na 017, 082. A, bo mi kurwa chyta tego. Prezydent tam jest bodajże gdzieś w pobliżu drużyna Crocs i... Dobra, na razie tu stoimy. Dobra.
Czoł tam, gdzieś pojechał chyba na górkę, wiecie? Nie słyszę. Kiwa. Gdzie on na górkę pojechał, ham? Iron to Hammer. Nie wiem. Spróbujemy lecieć tylko za was, będziemy się... A podjedźmy na tą górkę na 104. Oni się będą przyzbrajać. Za nami będą stać. Aha, no to nie. No, podejdź trochę do przodu, masz podjechać. Leczkę, przepraszam. 50 metrów gdzieś. Rezydenta, Iwak. Stop, 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 stop. No dobra, to laser był. Samolotu. Też go właśnie widziałem. Też coś słyszałem, a to mogła być bomba czy coś takiego. Może robią napalm jakiś taktyczny. Tutaj Alligator, jesteśmy w pojeździe, ruszamy na swoje sektory powoli. Dobrze. Pierwsza składowa magazynek. Nie ja pierdzielę. Szok. Dobra, chyba możemy ruszyć za piechotą. Tutaj Iron, ruszamy za naszą piechotą. No nie szczerze, no nie chcę też ruszać. 30 sekund wyłączamy. Sił. Iron, jesteśmy za wami. Widziałem helikopter, to przeleciał przy puszce i wszystko. Nie. Kurwa. Powiedziałeś helikopter? Tak, a to nasz, widziałem. Przydałby się jakiś Mi-24 do zniszczenia. Do wszystkich, badmintonów to, że S1. Będzie jakiś jeden helikopter, to będzie no... Nie. I po helikopterze, kurwa, przeciwnika. Tak. Za łatwo tu jest, kurwa no. O, dziesiątka właśnie odpaliła. Wika widziałem. O, pięknie uderzył. Szkoda, że to nie na stoł, ale... Też chcę poszczalać, kurwa. Dejcie mi coś. Ale no, ta dziesiątka nawet ma te rakiety pilot, także nawet z helikopterem się nie zabawimy. A co mnie na to? O, czekaj, mi boli. Co mówisz? To jest, wjeżdżałem do miasta? Na razie nie. Ja bym wjechał na tą górkę na... czekaj, no... Na 200... na stówkę. Właśnie to gdzie nasza piechota podjeżdża. Na 83. Dobra, jedziemy tam w prawo. Hammer, dołączam na S1. To się... Inton kontuje drugą to przez S1 do S2, następnie S3. Tutaj na tą górę na wprost? Tak, ustawiłem się tam chyba. Tutaj Alligator wchodzimy. No to będzie widać. Cześć. Co oni tam już rozjebali? No wy kurwy. Weźcie im paliwo, weźcie. No samolot tam się bawił, nie? No, mam diament, kurwa. No tak. Czy to był czołg? Czekaj. Nie. Merdem. Dobra, lewo, lewo. 90 stopni. Do przodu trochę. Dobra, stop. Zjadasz przed nami. Teraz czołg może sobie nas w dupę pocałować. Mam lepszy widok. Tak. Co widzimy? Chuja, kurwa. HQ do wszystkich. O, widzę czołg tam się kręci przy wjeździe. Słyszałeś się na koordynaty 030, że jesteś jeden na pochodzie. Nasi już wchodzą przez ten las. Na 324 dokładnie. Punkt S4. Między drzewami widać. Ruszamy dalej na S4.
Torki, S5. Minton prosi o podtrzymanie rozkazu. Naszczok gdzie jest? W mieście. Naszczok? W mieście, 200, dobra, 8-5. No teoretycznie to tak naprawdę powinniśmy patrzeć, czy jakieś posiłki nie przyjeżdżają i to tyle. To piechota się zajmie sama sobą, nie? Nic ciekawego tu nie ma, tak szczerze. No co zrobisz? Szczerze myślałem, że będzie dzisiaj ciekawie w tym pojeździe. No, było mówione o już gość dla Batmuta. Długiej misji. Długiej. No, tym bardziej, że jeżeli jest czołg, jeżeli jest Bradley. I tym bardziej, jeżeli jest piątek. Już chyba na jednym kanale. Dziękuję. Piątek takie rzeczy powinny być organizowane. No ja bym tu postawił jakiś czołg. My tu postawił tak przynajmniej. Kurwa, te helikoptery i tak mam wszystko. Na misji nie powinno być opet helikopterów jak dla mnie. Dziękuję na kanale. Minton zapyka na pytanie, na rzeka, ale... jaki jest następny cel? Nie, no ja rozumiem. Na podpo, jest pizdo. 3-0, przerwa 0-6-2, po drodze wszystko, bo zostało rozwalone przed pierwszym. A chemik to w ogóle tam zawał dostałem. Netflix włączony i tam ma. Ja rozumiem, tam czyje. No właśnie, ja mówię, Netflix odpali. Teraz będzie film Browar, popcorn. O, widzę naszych specjalistów tam. Na 309 w przysiłce zniszczonej. Niebieski dym. Helikopter będzie ich brał. O, jaki! Kurde, no, nowy ten, nowy Black Hawk. Się chyba stary musieli rozbić, że taki im dali. Nie wiem, rozjebcie im to. Tutaj, helikopter. Ja już dzisiaj widziałem chyba 3 helikoptery. Jeden to był ten Huron chyba. Drugi to jest ten Ghosthawk i trzeci to był Medevac. Zwykły Black Hawk. Czołg tam jeździ. Nie. To jest produkcja Symbio chyba, co nie? Tak jest. To coś mu kurwa nie wyszło. Przynajmniej... Bo mówię, nie? Jak jest Bradley i Abrams tu. Czy gdzieś Symbio to miał tą taką misję, która tak pojebana była od pojebania ików? Tak jest. A teraz taki objęto. A nie, to albo w Symbio, albo Maxigan. Robić lecieć tam na S9 i to co? Było. 1, 2, 4. Nie potwierdzę, już raczej już na port, bo tam dalsza część robi. Czok tak bączki kręci. Okej, trzymamy na port. Raczej jak to zgasiłeś silnik? No dawaj, pojawnie wracamy. Zgasiłeś silnik? Nie. No to gaś, jak stoimy, mamy wyjebane. Zrozumiesz na ten port Hazena. Potem musimy tankować. No tutaj, na 0-3-0-0-6-1. No piechota ruszy na port już tam, gdzie strzeliśmy wcześniej chyba. Nitko, prawda, Boże. W sumie opłaca nam się zjeżdżać stąd? I jechać tam z nimi? No, może coś się będzie działo, wiesz. Tak szczerze, wiesz co? Mi się wydaje, że ta misja byłaby dobra, jakby... drużyny były podzielone. 0-6-1. Aż niebieski duży znacznik. Jedna drużyna dostaje ten, tą, to jakieś miasto inne. Ten port. Druga drużyna dostaje czołg z takiego. Dobra, zjeżdżamy do przodu. Badminton do Hammer, prosimy o wstrzymanie, nasze piechota się ładuje. Lewo. Na skrzyżowaniu w lewo. Lili, odbyłaś dla Crocs. No tak. Wyjdziecie do nas tutaj, czy ma helikopter przylecieć? My czekamy na lotnik. Masz czysto, możesz jechać. Wyjdzie o helkę, leci po was.
Rok, wejdź na kanał drugi. Ja wpadnę na kanał drugi. Byś nie zaspał. A następny w prawo. Kurwa, pomyliłem się, no ale dobra. Dalej? Dobra. Nie, jedź, jedź. Dobra, w lewo teraz. Ja nie operacyjny chwilowo. Idę na to, na pasażera. Dobra. Przesiadam się. Teraz na skrzyżowanie w prawo. Jestem tutaj na tej górce. Trochę do przodu jeszcze i powiem ci kiedy stanąć. W lewo trochę. Do przodu, do przodu. Stop. Jestem. Okej, wsiadaj. Git. Tutaj do portu miał ktoś przyjechać, ale nikogo tutaj nie widzę. Ale tam zdjęcia z tym zrobione. Na 139. O kurde, no. Jedź tam szybko, kierowca. Gdzie mam jechać? W lewo. Do tyłu, z powrotem, cofamy się. Prosto. I cały czas prosto, cały czas. Za drogą jedź. Drogą normalnie, do tyłu, do tyłu. W złą stronę, tak, z powrotem, no. Wróć się w miejscu. Była jakaś informacja? No właśnie ja nic nie słyszałem, może po prostu wiesz, przeoczyłem. Ile fabryka dała, nie? Lewo. Wyłaszaj motor za porę. Lewo. Przejdziesz powinieneś. Iść prawo. Idziesz. Dobra, widzę dymy przed nami. Jedziemy prosto. Ustaw się obok tych maszyn. Obok Abramsa. Najlepiej. No. Albo dobra, za 10 maszyn. Lewo. I zwolnij. W sumie. Trochę na prawo. Dobra, i lecimy do reszty.
prosto stoi. Lecimy. Cześć. Moi chłopcy są... Co moi chłopcy? Tu? Tutaj. Dobra. Musi być praca, żeby uratowany, wejść. Oficjalnie operację uważam za zakończoną. No było prosto. Trochę nie wiem jak przy specjalistach, ale u nas by czołg zrobił całą robotę i nawet byśmy nie zauważyli, więc... Nie dawaj mu. Gratulacje dla czołgu i A10-ki. Wrzucisz na ziemię. Cześć, cykla. Helikopter też coś robi fajnego. Właśnie, what about helikopter? What about Bradley? Dobre taksi. Nie, ale jeżeli chodzi o helikopter, to zastrzelenie do Paladyniego? Przepraszamy bardzo. Ale to już... Kurwa. Dobra, który to rzucił? Chemik, jak mogłeś. To nie. Jebaliście tam? Nieprzytomny bochą gdzieś należy. Zejdziesz, zobaczysz? Zniknął. Leży. Ja go wywaliłem, ten granat. Dobra, ten granat wywaliłem, spokojnie. O kurwa, to jest bochun! Co? Dobra, jak jest fotka, to zamykaj. Jest fotka, ktoś jeszcze coś chce powiedzieć? Nie, tyle.